Dzień dobry, to jest ten najgorętszy okres w świecie League of Legends. Światowe finały wracają do Korei. No i oczywiście w związku z tym zebrałem najlepsze grono eksperckie. Ja nazywam się Daniel Rajan Pastusiak, a ze mną dzisiaj Fryderyk oraz Veggie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że wpadliście do mojego studia. Zaprowadziłem jakiegoś prowadzącego z ulicy do nas, żeby mógł tutaj, no ktoś mi wtórować, ale równie dobrze czuję się rozmawiając sam ze sobą. A jeszcze przed startem mówiliśmy, że to najlepszy skład studia. No tak, no ja i Fryderyk, tak? Ja i Fryderyk. Ale jeszcze są nasi koledzy z czatu. Dzisiaj mamy taki dodatek. Dzień dobry. No właśnie, i co dzisiaj będziemy mieli w planie, panie prowadzący, którego zaprosiłem do mojego studia? Około 14, moi drodzy, zaczniemy transmisję prosto z losowania światowych finałów. Jeszcze wcześniej sobie porozmawiamy o tych podstawach, puścimy taki filmik zapoznawczy, ale najpierw EU Masters, polska scena, bo tutaj też naprawdę gorąco się robi. Zaczynam od Illuminar. Nie no, oczywiście, nie ma co uciekać od tego tematu. Illuminar, co się wydarzyło? Sebex poza burtą, WoW, dewaluacja do Majtka na tym statku. I właśnie, czy on będzie i takim nowy Majtkiem? Kapitan, Hachi. Czy on będzie takim Majtkiem, jak był w twoim zespole, czy znowu wrócimy do tego, na co narzekał w przypadku Team Kingwin, jak myślisz? Właśnie to jest to, u mnie nie do końca był Majtkiem. U mnie był takim admirałem, można byłoby to tak określić. Teraz myślę, że może być ten element, że wróci do bycia Majtkiem. Czy to dobre, czy złe? Na koniec dnia liczą się wyniki drużyny. I dla mnie, ja powiem tak, uważam, że coś musiało się zmienić. Słuchaj, kiedy na EU Masters masz tak beznadziejny wynik, no nie oszukujmy się, Illuminar miał grupę, z której mogli wyjść, chociaż NiP, przypominamy, wygrali ostatnio 2-0, tak więc no widać, to naprawdę jest niezła drużyna. W sensie faktu, że dla Illuminar dało się spokojnie nawet wtedy wyjść, przynajmniej z drugiego miejsca, szczególnie, że i tak się prawie udało, tak naprawdę. Dobra, mogli ale wygrać umówmy tematy. Się, przed startem turnieju, ćwierćfinał, tam na przykład by odpadli. Rozczarowanie dla ciebie, czy po prostu przyjmujesz to na klatę? Dla mnie no, planem minimum było wyjść z grupy. Max, moim zdaniem, to było top 2. Nie wygranie całości. Mhm. I trochę się tego spodziewałem, to znaczy moje największe obawy były wtedy, kiedy my na EU Masters, bo widziałem ten argument wielokrotnie, też mieliśmy 1-2, a doszliśmy do finału, prawda? Tak, ale to było tak, że ja na 9 dni pojechałem do Szkocji, z czego jeszcze był dzień wyjazdu, ten piątek, czyli wtedy też nie byłem na skrimach. Czyli tak naprawdę na 10 dni, czyli 1/3 miesiąca nie byłem na skrimach, pojechałem do Szkocji, gdzie nie miałem kontaktu z chłopakami. No nie byłem na skrimach, byłem w pracy, to było zgodnie z pracą. Nie, że ja sobie na wakacje pojechałem, słuchajcie, no nie, to na wakacje przed ważnym turniejem. To było coś, co musiałem po prostu, nowy projekt się zaczął u mnie w robocie, musiałem tam być. I w Livingstone, swoją drogą. Tak się nazywa, to jest taki ośrodek, super. Hub technologiczny. Dobrze, jakbyś... Mamy dużo czasu dzisiaj, prawda? Ale przyspieszmy to właśnie. Hub technologiczny, gdzie jest dużo właśnie firm z IT w Szkocji. No dobrze, w każdym razie, nie tylko Edynburgu. Było tak, pojechałem tam. I pamiętam, wyznaczyłem zbiór zadań, tak, robimy to, to i to. Wracam i pytam się, no jak tam nasze questy, bo tak to zawsze było mówione. Gracze mi mówią, ej słuchaj, tak po 2 dniach postanowiliśmy tego nie robić, bo to bez sensu. Ja już wiedziałem, że jest źle. Mówię, co się tutaj wydarzyło? Więc dwie rzeczy. Mnie nie było i była tragedia, bo pół biedy to, że Kikis dopiero uczył się grać w dżungli. Wiadomo, że to będzie dla nas utrudnienie, ale jeszcze do tego coś się tam posypało. I wtedy też słyszałem tekst o hierarchii. Czy Kikis, czy nie. I dlatego spodziewałem się, że będzie ciężko. Nie tylko odchodzi Kikis, gościu, który teraz jest na Mistrzostwach Świata i dzisiaj będziemy od 14 oglądać, do której grupy trafia, bo dzisiaj mamy nie tylko losowanie play-inów, ale i też oczywiście tej głównej fazy. Duża strata, ale ja też czułem, że to tak będzie, że się gracze rozleniwią i coś tam będzie nie działać. Zresztą no nie oszukujmy się, mam kontakt z chłopakami. Ja wiedziałem, że jest źle. Czy będzie tak źle? No, myślałem, że z grupy chociaż wyjdą. Opinia publiczna próbowała przerzucać ten ciężar. Kogo bardziej brakuje? Czy Kikisa, czy Veggiego? Kto tutaj mógł mieć większy wpływ? Ja uważam, że i jeden, i drugi element, gdyby był i jeden, i drugi, albo chociaż jeden z nich, ty odchodzisz, zostaje Kikis, mniej prawdopodobny scenariusz, no, ale zakładamy, że albo w drugą stronę, i tak zakładam, że ten wynik byłby lepszy, że ktoś jednak trzymałby pieczę nad nimi, bo i Delord, i Sebek wypowiadali się tutaj w tym kontekście, nie było atmosfery. Nie ufaliśmy sobie, a to jest taka podstawa, po pierwsze lidera, jakim był Kikis, a po drugie trenera, no, no to jest ich odpowiedzialność de facto. Czy byłoby lepiej? Myślę, że tak. Myślę, że byłoby lepiej. Z drugiej strony, wiecie, no ja nie winię WoWa do końca. No, może rzeczywiście ciężej jest zachować hierarchię czy coś, kiedy, wiesz, byłeś asystentem, nagle jesteś głównym trenerem, ale
Ja przez to nigdy nie przychodziłem. Ja nigdy nie byłem w drużynie, w której ktoś miałby się mnie nie słuchać. Bo jak ktoś się ma mnie nie słuchać, a inaczej, no to, że się gracze ze mną nie zgadzają, to jest jedno, ale to, że nie mam jakiegoś posłuchu, jeżeli ja czuję się bezużyteczny, to ja sam odchodzę. Więc ja nigdy nie byłem w sytuacji, w której byłem w drużynie i gracze średnio się mnie słuchali. A może w pierwszym Illuminar, ale to oni byli w Nowym Sączu sami, a ja sobie byłem w domu nawet na większość. Ale wiesz co, tam była podobna sytuacja, bo trafiłeś na naprawdę grono weteranów, z którymi miałeś okazję wcześniej grać. I czasami ciężko ci było wyperswadować jakieś argumenty, tutaj jakiś szukam analogii do WoWa, że ma tutaj grono po prostu weteranów, którym czasami ciężko coś wytłumaczyć. Ale mi się wydaje, że jakbym ja wtedy był na miejscu na żywo, to byłoby okej, okay. Albo że gracze nie byliby ze sobą, tylko byliby w domu. Byłyby dwie opcje, a był najgorszy scenariusz, gracze sami widzą się na żywo, wiadomo, że za plecami gadają o wszystkim, a ja w domu, tak? Więc no, jaka jest sytuacja? Co mi się najbardziej chyba nie podoba w tych wszystkich wypowiedziach? Czekaj, przerwę ci, a jak odniesiesz się do słów z czatu twojej żony, która mówi, że WoW jest spoko? Jest spoko. Nie mówię, że nie jest spoko, ale no, jak widać dla drużyny nie był spoko, tak? Tak to niestety jest, tak? Oddzielajmy tutaj życie. Ja wiem, że Natalia lubi WoWa. Niech idzie do Boba. Nie no, za ty oczywiście będzie grać w Illuminar. Jako pomocnik przypominam. Dla mnie, ja uważam tak, najmniej mi się podobało to i to, na czym ja bym, myślę, że prawie, że na pewno mógł poradzić sobie, to jest to, że wszędzie były wypowiedzi: szlatan to nie kikis, szlatan to nie kikis. Brawo! Brawo! Moja córka, która nie umie mówić, umie odróżnić, to jest Rajon, a kikis to jest tamten w telewizorze, który będzie grał na Mistrzostwach Świata. To jest oczywiste, że szlatan nie jest kikisem. Czyli co, uważasz, że dżungler najbardziej zmienia charakterystykę zespołu? Że tutaj już powinni do tego podejść totalnie inaczej? Niektórzy tak uważają. Niektórzy uważają, że dżungla to jest najtrudniejsza rola. Nawet nie pamiętam, kto tak ostatnio powiedział. Jakiś chyba znany trener. Ten z G2 trener, jak on się nazywa? Grabs? Grabs, on chyba to powiedział. Mhm. Chyba Grabs. Czytałem jakiś wywiad na Reddicie w tym tygodniu. Nie pamiętam, to był jakiś trener. No. W każdym razie... Czy to prawda, czy nie? Ja nie do końca tak uważam. Ja uważam, że każda rola ma swoje... Są drużyny, w których rola jest najcięższą, w którym dżungla jest najcięższą rolą, ale to znaczy, że sama rola jest aż tak ciężka. Dobra, ale to może inaczej odwrócić. Przepraszam, to był... Nie, to był Edgar. Czy... To był Edgar, trener tego... no, wcześniej Samsunga, teraz... Czy Szlatan jest gotowy na Illuminar? Czy w twojej opinii on już mógł wejść do tego zespołu, czy po prostu nie było nikogo? Ja uważam, że spokojnie dużo dżunglerów w Polsce mogą się nauczyć grać na poziomie Illuminar, bo nowy gracz powinien bardzo szybko nauczyć się od tych doświadczonych graczy. Tylko problem jest taki, że tam były oczekiwania takie, że będzie szło tak samo jak z Kikisem i że te same zagrania będą się pojawiać. Szlatan to inny zawodnik i Szlatan musi w tej drużynie mieć możliwość zagrania tak, jak on chce. Każdy gracz ma jakiś swój styl. Zresztą to było najbardziej wyróżniane. Sebex i jego inny styl. Więc tak, ja uważam, że obwinianie szatanie żeńskie kisem jest głupie. Moim zdaniem z tym bym na pewno pomógł, bym wyjaśnił, ja wiem, że kikis by to zrobił, ale my zróbmy to inaczej, bo jest inny zawodnik. Druga rzecz, która mnie trochę dziwiła w tych wszystkich wypowiedziach, zresztą też po wypowiedzi Sebexa, przypominam jego post. Pierwsza część postu dosyć agresywna, pochwaliła Izbisto. Mnie to trochę zastanawia. Mam wrażenie, że nie chwalił Ice Beasto, a raczej starał się uwypuklić innych zawodników z drużyny. Może, może. Mi się wydaje, że tam po prostu była implozja ogólna i każdy bał się brać odpowiedzialności za to, że my musimy się... Nikt nie chciał pierwszy wyciągnąć rękę. Żeby grać lepiej, na przykład ja tak sobie, ja wiem jak to działa. Taki ulep nie mam w głowie. Żeby grać lepiej jako drużyna, to ja bym musiał nagle zacząć grać więcej solo queue, żeby wymagać przykładowo od Delorda, nie wiem dokładnie, ale daj przykład, od Delorda więcej solo queue, musiałbym wymagać więcej. I wcześniej było tak, no ale Kikis to robił. Kikis miał najwięcej gier solo queue z grając całej drużyny i to było notorycznie powtarzane. Ja myślę, że było coś takiego. No i musiałbym zacząć grać więcej solo queue. No ale dlaczego ja mam to robić? Niech Izbisto najpierw zacznie grać więcej solo queue. Czyli a Whitebisto w Malborku, Sebusz zawsze grał najwięcej. Niech Sebusz zacznie grać więcej, tylko to ja zacznę więcej. Twoja teza jest taka, że oni po prostu już w tym tkwią, tak. Nie widzą gdzieś tam świata zewnętrznego, więc skoro, bo w Polsce de facto no nie ma sufitu wyżej, więc jeżeli on się nie stara, to w sumie czemu ja mam dawać siebie więcej? Tak, moim zdaniem był problem ten motywacyjny. I co mi się nie podoba? No, Sebeksem i jego stylem. Znaczy, wiecie, chłopaki, gracie z nim półtora roku. Nie wiecie, jak gościu gra? No, no trochę słabo, że nie wiecie, jak gościu gra. Ja uważam, że to jest nieuczciwe stwierdzenie. Ja uważam, że powinni byli powiedzieć,
My po prostu musimy zrobić zmianę, żeby była motywacja zewnętrzna, a nie tylko wewnętrzna. Najlepszą motywacją, jaką jest wewnętrzna. Ja chcę grać lepiej. To jest to, co Kikis miał. Ja chcę grać lepiej. Illuminar Illuminarem. Ja będę grał 12 godzin dziennie solo queue, bo chcę wrócić do LCS. To jest motywacja wewnętrzna. Nie patrzy na to, co się dzieje w środowisku. Czy Kikis wiedział, że jest źle, że niektórzy gracze już wcześniej, jak my graliśmy Kikisem przed PLE, dużo było problemów z solo queue. To była jedna z takich typowych rzeczy, którą ja i WoW na każdej naszej rozmowie wyróżnialiśmy. Ty grasz mniej solo queue niż Kikis. Dlaczego? Jakie jest twoje wytłumaczenie? Były różne wytłumaczenia. Ręka boli, ale widzimy, że są gry w PUBG. Tak, w duecie. Tak? Najlepsze to było, jak jeden z zawodników powiedział wprost: wiecie co, na koniec dnia, no kurwa mi się nie chce. Taki tekst był. Mogę się tylko domyślać, jaki użytkownicy z czatu. Kto mógł jak powiedzieć? W każdym razie, nieważne, tak było i taka jest rzeczywistość. I teraz, poprzez zmianę Sebexa i bierzesz humanoida, gracze za granicą, zapewniam was, że też humanoid pod wodzą Hachiego w Dark Passage teraz w sezonie, i przecież to jest zawodnik, który wygrał na Illuminar, jak i ten świat jest mały. Nie? Zniszczył marzenia na V4. I ja ci powiem tak, według mnie wraca, znaczy nie no, wiesz, to bo jego marzenia też, każdy chce wygrać. Jego marzenia, dobrze, on spełnił swoje marzenia. Ale chwała wiesz, mu. Wiesz, jak było na V4? To jest tylko spacerek i jedziemy po pierwsze miejsce. Ja myślałem, że wygramy na V4. Już wszyscy, wiesz, oddawali ten puchar na 2 miesiące przed turniejem. Wiesz, co jest najgorsze? Ja myślałem, że wygramy, że się uda. I ja byłem najmniej pesymistyczną osobą. Właśnie, bo to jednak w twoim stylu było. Gracze to już wygrali ten turniej przed podjechaniem. Ja mówiłem, ja tak sobie myślałem, no i z WoWem, tak? No my w tandemie jednak tak myśleliśmy. Chyba się uda. No chyba jesteśmy tymi faworytami. I to był najbardziej pesymistyczna wypowiedź na temat. Więc my się totalnie jako drużyna pomyliliśmy z tym, co się wydarzy na V4. Tak? Ja myślałem, że nie no, mamy tak 70-30. Okazało się, że to w ogóle jest nieprawda. A gracze myśleliśmy, że mamy 90-10 szans na wygranie. Nieważne, w każdym razie, humanoid dalej. Idąc z zewnątrz, właśnie. Wchodząc do drużyny, zapewniam was, że to będzie ten element Kikisowy. Gościu będzie grał dużo solo queue, bo on trochę jest z zewnątrz, on musi się udowodnić, tak? To tak zawsze jest w nowym środowisku. Poza tym przed chwilą grał w Dark Passage, duże wymagania w Turcji na pewno, dużo pieniędzy tam jest. Miesiąc jedziesz tam do Turcji, żeby grać, to w głowie myślisz, kurde, no to jak ja już jadę za granicę grać, to co mam innego robić? Przecież nie będę chodził z dziewczynami do klubu, bo nie znam nikogo, jestem tu nowy, ja jestem z Czech, tak jak Czech i Polak, tak? Trochę blisko siebie. Ja jestem z Czech, przyjechałem do Turcji, kurczę, siedzę cicho i gram solo queue. I tutaj będzie moim zdaniem podobnie. I to jest to, znaleźli sobie nowego Kikisa, gracza z środkowej linii, uważam, że humanoid, świetny zawodnik. Czy jest lepszy od Sebexa? Chyba tak. Chyba jest. No mówi się czy, czy wiesz, 10 razy lepszy? Nie. Top 3-4 poza LCS i myślę, że możemy się po tym podpisać. Zgadzam się z tym. I wiesz, co by było śmieszne? Dla mnie humanoid ma podobny styl gry co Sebex. Azir? To są typowe postacie. Korki? To są typowe postacie, którym wygrał Sebex, nie? Ale będzie tym lepszym Sebexem. I to zmotywuje resztę zawodników, żeby... A, jest znowu ten Kikis u nas, tylko że mówi po czeszku. Po czeszku. Tak? Dobra, ale jest. Czym się i sugerował dzięki temu będę grał lepiej. Na pewno ta dodatkowa motywacja zewnętrzna, no bo wchodzi nowy zawodnik. W teorii uważałem, że będzie to lepszy midlaner i pewnie tak będzie. No i haczy. I tutaj też chciałem o to zahaczyć, bo wiemy, że mówi się w kuluarach, że po tym składzie europejskim największą winą za porażkę, tą spektakularną porażkę, obwinia właśnie Sebexa. Tak, przypominam, nie dostaje się do Challenger Series, czyli to, do czego ta drużyna była stworzona, żeby tam grać. A nawet tak, nie tak. Wtedy były te zmiany, mówili o tym, że no, jeżeli chcemy wrócić do Challenger Series, potrzebujemy europejskich zawodników, zmiany i tak dalej. I wtedy właśnie już coś tam nie pasowało. Ja nie wyobrażałem sobie, żebyśmy znowu zobaczyli Sebexa i Hachiego w jednej drużynie. Uważam, że po prostu będą zgrzyty. A z drugiej strony, jak już przychodzi Hachi, jest humanoid, jeszcze brakuje Kireya, już się śmiałem, w składzie Illuminar. Może, wiesz, przewidujmy dalej, przegrywałem na szatę w 7 kolejce, potrzebują więcej zmian. Czy Kirey jest lepszy od Szlatana? Myślę, że tak. Myślę, że możemy się pod to podpisać. Zgadzam się z tobą trochę w tym względzie. Pamiętam, jak Roka wzięło Nukedaka, samotnego Nukedaka. Po co? To już weź dwóch z zagranicy, żeby zachować większościowo polski skład, żeby Polacy ci dalej kibicowali. Ale to idź dalej. Tutaj to samo. I ja uważam, że czemu nie? Czemu by nie wziąć Kireya teraz tak? Ale teraz takie pytanie. Ale celem czego? Jesteś szansą dojść do LCS-ów? Nie. Skończyło się Masters? Tak. Off-season. To po co ty chcesz? Po co? No to pytanie, czy w Polsce
Kirei, czy Szlatan jesteś tańszy niż Kirei? Szlatan, mi się wydaje, że za 100 zł to zatańczysz u mnie na stole. A Kirei za 1000. Więc euro. Mi się wydaje, że taniej jest, żeby wygrać w Polsce z tańczącym Szlatanem na stole. Więc po co inwestować więcej? Czy można ściągnąć Kirea? Pewnie, wiesz co? Pewnie można jeszcze dużo zagranicznych ściągnąć zawodników, dopóki jesteśmy w stanie grać w zawodzie, w zawodach, tak? W PLE nie musi być w ogóle chyba polskich zawodników, przecież jaką mieliśmy sytuację tam z jedną drużyną dwa sezony tak, temu. Tak, tak. Tylko pamiętaj, że nie wszystkie ligi takimi zasadami... Ago Singularity tak, przecież. Tylko nie wszystkie właśnie ligi się takimi zasadami kierują, więc tam musiało być chyba 3 zawodników łącznie, w tym 2 na rezerwie, czyli de facto musieli mieć jednego Polaka, wtedy na sporcie był... No to możemy tak to zrobić. Zabij mnie, ale nie przypomnę dobra, możemy sobie. Tak, zostawmy Ulajta i 4 za granicę. Słuchaj, o co mi chodzi? Można tak zrobić, ale po co? Teraz tak, wchodzi Hachi. Ja myślę, że to jest kolejny agresywny ruch. Myślę, że to jest ruch, który pomoże Illuminar. Na koniec dnia widziałem na czacie przed rozpoczęciem, leciała jakaś copypasta tam ze mną, że Illuminar mi nie płaciło z opóźnieniem, to prawda, ale zapłacili, oddali wszystko, że wywalili znowu kolejnego Polaka, Sebeksa, że dlaczego, luka po luku, wiadomo o co chodzi, tak? Na koniec dnia wiecie co? To była dobra decyzja. Ja uważam, jakbym ja był w Illuminar i przegrał tak stronę EU Masters, musisz zrobić agresywną, dynamiczną zmianę. Czy to jest agresywna i dynamiczna zmiana? Tak. Czy Illuminar mogą mieć obawy, że przegra finały ESL Mistrzostw Polski? Tak. Kiedy jesteś w takiej sytuacji zagrożenia, to musisz coś zrobić niesamowitego. To jest niesamowity ruch. Hachi, trener sezonu w Turcji, ja miałem okazję i szczerze przyjemność pracować z nim przez ostatnie 3 dni przy Akademii. Jeszcze dzisiaj, ostatni dzień Akademii, przypominam, drużyna brana z Akademii będzie grała w Ultralidze. Mi się pracuje z nim bardzo dobrze. I ja uważam, że to jest ruch, który sprawi, że Illuminar wygra ESL Mistrzostwa Polski. To jest bardzo ciekawe. I wiesz, co jest najgorsze w tym, bo przegrałeś EU Masters i takie ESL Mistrzostwa Polski są ważniejsze dla Illuminar niż EU Masters. Mimo, że prestiżowo EU Masters jest ważniejsze, to prawda jest taka, że jednak dzięki temu, że przegrali tak sromotnie na EU Masters, zrobili takie zmiany, że według mnie wygrają ESL Mistrzostwa Polski. Jeszcze chwilę o Adrianie, bo wytworzyła się pomiędzy wami rywalizacja, wręcz powiedziałbym wrogość. Nie wymieniliście nawet między sobą 3 zdań, zakładam, w trakcie tego wszystkiego. Tak. Teraz mieliście okazję współpracować przy Akademii Ultraligi. I z twoich ust padają słowa, super się współpracuje, świetnie i tak dalej. Jak oceniłbyś teraz Adriana? W sensie już mając jakby gdzieś z wewnątrz, mogąc jakoś to ocenić. Akademia moim zdaniem jest bardzo fajna. Moim zdaniem dogadujemy się podobnie. Podobnie widzimy zawodników, patrzymy na grę zawodników. Jak ten skład może powalczyć w perspektywie pozostałych drużyn? Na razie jeszcze oczywiście nie będziemy ich wymieniać. Jedni mogą się domyślać, inni wiedzą. Jak widzisz ten skład w perspektywie pozostałej 7? Który skład? Akademii Ultraligi. No dobrze, więc pogadajmy chwilę o Akademii, tak? Hachi oczywiście zorganizował wszystko, jakbym to określił, organizacyjnie, tak? Ja podczas pierwszego niestety etapu Akademii nie mogłem brać udziału, bo dowiedziałem się na dzień wcześniej, że mam być na Akademii. Było zamieszanie, miałem bardzo super stream z Diablo wtedy, na którym było 200 osób. Nie warto było. Diablo nie wraca u Fryderyka. I teraz tak, jestem podczas drugiego etapu. Gracze, którzy się zebrali, nieźli gracze w Polsce. Pierwsze moje skojarzenia, pierwszy raz biorę udział w czymś takim. Moim zdaniem wszystko jest dobrze zorganizowane. Są scrimy, gracze są na czas, gracze wiedzą, kto będzie grał, są miksowane składy, trenerzy są przygotowani na to. Wszystko wygląda, jakby ta akademia była jak najbardziej wszystko w porządku zorganizowane. A mamy trenerów? Mamy 3. Zetural. Tak, chodzi mi czy w kimś widzisz takiego trenera z krwi i kości? Już nie mogę jeszcze tego powiedzieć, bo bo jakąkolwiek osobę nie wymienię teraz, tak, uważam, że jest taka osoba. Bo jeżeli wymienię teraz Nika, kto to jest, to on już wie, że wygrał. Tak? No ale no dobra, zobaczymy, może jeszcze dzisiaj coś się totalnie zmieni. Tak? W każdym razie, wszystko jest zorganizowane tip-top. Ja wyciągam takie same wnioski jak Hat. Ja myślałem, że my będziemy się na temat różnych graczy boksować. Czy to jest efekt tego, że poziom akademii jest jednak nierówny? Czy to jest efekt tego, że myślimy podobnie, ale z każdym zawodnikiem, jak i z trenerem, doszliśmy do identycznych wniosków. I my już mamy swoje składy wybrane, praktycznie mówiąc. I dogadaliśmy się ze wszystkim. Podobne wnioski wyciągamy. Nie mam na to, żeby się przyczepić. No.
W takim razie dlaczego Hatchi, nie wiem, no, przegrywa w Turcji? Wiem w sumie dlaczego. Nie, no... Pogadaliśmy sobie trochę. Nie zaprzeczę, że na tyle kontakt z nim załapałem, że już wiedziałem, jakie zmiany będą w Illuminar. Nie, tak? Możesz powiedzieć, że przegrywa w Turcji, bo w mojej opinii jest to jedno wielkie zwycięstwo. W sensie w sytuacji, w jakiej dostał zespół, a do jakiej sytuacji go wyciągnął, myślę, że to jest spektakularny sukces. Powiem tak, jest powód, dla którego drużyna nie zaszła jeszcze dalej. I to jest powód, o którym nikt z zewnątrz nie miałby nigdy pojęcia i dopóki on by o tym nie powiedział, to oceniłbym, że ja bym ocenił, nie wiedząc to, co teraz wiem, że to była porażka. I teraz wiem, dlaczego to była porażka. Esport to ściek. Naprawdę, esport to ściek. I to jest przykład tego. Myślę, że to będzie dobra puenta tego tematu. Tak, w każdym razie ja uważam, zmiany dla Illuminar dobre, dzięki temu uratują się na SM Mistrzostwa Polskie. Ja bym naprawdę, jakby nie te zmiany, ja bym był w stanie wstawić, że wygra albo Szatamaga, albo Pompa. Pamiętajmy też, że przy SLMP w bardzo niekorzystnym bilansie Illuminar może trafić na trzecie miejsce, grać jeszcze w ćwierćfinałach. To było liczone. No właśnie, mamy ten ekosystem iluminarowy wewnętrzny, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze dwóch potentatów tak naprawdę z jednej i z drugiej strony, bo Szatamaga myślę, że zdała egzamin dojrzałości podczas play-inów. Już samo EU Masters, ten główny turniej, nieudany, bo jakby nie było sukcesu, nie było przejścia dalej, ale mimo wszystko mamy bardzo pozytywne skojarzenia. No i Pompa, która niesamowicie się dozbroiła. W środowisku polskim naprawdę mamy trzech potentatów na ten moment do tytułu mistrza Polski. Okej, zacznijmy od Szatamaga. Dla mnie Szatamaga, co dobrze pokazała na EU Masters, to taki polski swojską husarię. Czyli według mnie Szata wcale wybitnie nie miała planu na gry, wybitnie nie miała stałych elementów gry rozpracowanych. Jak mieli przewagę, to potrafili stracić. Ale co mieli tą polską husarię? Na koniec dnia, no co robimy? Do przodu, Polska, biało-czerwoni! I wchodzi Władimir na plecy i to jest też ważne. Mentalnie byli w dobrym miejscu. Ufali sobie. Ufali sobie, czyli co mieli? Synergię. I kiedy Rokat bywało najlepsze, to Rokat właśnie to miało przewagę na temat innych drużyn z Europy. Mieliśmy czasem różnych zawodników. Robię następny odcinek Rokat gada na scenie. Zobaczycie, co to znaczy, że my indywidualnie mieliśmy bardzo słabo czasem, a i tak potrafiliśmy różne rzeczy osiągać. Ale synergię mieliśmy dobrą. I czasem się było 10K do tyłu, ale wygrywało się walkę, bo każdy sobie zaufał, każdy powiedział, a dobra, go do przodu. I to jest to, co miała Szatamaga. I dlatego w takim stanie, jakim było Illuminar, wtedy na EU Masters, przed tymi zmianami, moim zdaniem dla Szaty by wystarczyło, że przyjdą na scenę, Illuminar zamiast grać będzie myślało o tym, kurde, a co jak przegramy? A Szata po prostu będzie grała i wejdzie ten Władimir? Nie zagrają wszystkiego idealnie, ale da się. Teraz mi się wydaje, że problem będzie taki, że na SM Mistrzostwa Polskie zabraknie tych stałych elementów gry. I problem jest taki, że to był chyba problem. Kiedyś Szatamaga, wydaje mi się, że miała problem z tym psychiką. No 0-3, no tragedia. I stałe elementy gry i psychika. Poprawili swoją synergię i wydaje mi się, że psychika będzie lepsza. Ale dalej moim zdaniem, teraz z Hatchim Humanoidem przegrają z Illuminar w stałych elementach. Wiesz co, ja bym polemizował troszkę, bo wtedy Illuminar było gdzieś tam wysoko i po prostu oni z założenia wiedzieli, że drugie miejsce jest im przypisane tutaj. Mam to jest właśnie ten aspekt mentalny. Mam wrażenie, że jedna i druga drużyna wie, że mogą ich pokonać. Mało tego, jest szansa, że Illuminar nie zobaczymy w ogóle w finale. Myślę, że na ten moment czekaliśmy długi, długi czas na scenie. No i właśnie, Szatamaga i ten taki troszkę delikatny temat w związku z Mękiu. Czy kupiłeś w końcu tego trenera, że nie, tak powiem? Jeszcze nie, bo stałe elementy gry moim zdaniem są odpowiedzialnością trenera. Nie kupujesz tego jeszcze. Jeszcze nie kupuję. Jeżeli na SL Mistrzostwa Polski pokażą rotacyjnie, potrafią o smoki walczyć, o wizję, że mają powtarzalne rzeczy w każdej grze, to wtedy spoko. Ale to już jest któryś sezon. Ja myślę, że Mękiu ma po prostu inny styl. I to też nie jest złe. To, że ja taki styl preferuję i to, że wygrywałem tym stylem zero, nie, no to jest najlepszy styl. No wygrywaliśmy do zera. To, że ja lubię taki styl, to znaczy, że jest najlepszy, ale no, nie wiem, no. Dobra, po jednej stronie mamy Szatamaga, po drugiej stronie mamy Pompę. No i ta Pompa w poprzednim rozdaniu już była groźna, mieli Rybę, mieli Nika. Tutaj ich podmienili, zresztą to też mam wrażenie stało się bardzo pod wpływem impulsu, z czego Pompa też troszkę była znana, czyli chłopaki byli wolni, Niku skomentował to dość ciekawym filmikiem na esportowych świrach. Rybson też był troszkę załamany, mam wrażenie. Wchodzi Kasztelan,
wchodzi Inspired, to jest, mam wrażenie, podobny ruch co do tego, co widzimy w Illuminar, czyli podniesienie zdecydowanie, przynajmniej w oczach ludzi, jakby tego skilla indywidualnego, no bo mamy zawodników z zagranicy, mamy zawodników, którzy super się pokazywali. No Kasztelan na pewno jeden z lepszych zawodników na środkowej alei w Hiszpanii. Inspired, no to było widać, jaką robił różnicę w Małosports. Wiesz co, ja może zaskoczę trochę ludzi, ale ja nie jestem fanem tego ruchu. Mojej osobistej ocenie, w którym momencie stałbym się fanem tego ruchu, gdybym wiedział, że Niku postanowił zrobić implozję samej swojej osoby, bo wiem, że tak bywało w przeszłości. Ale z tego co wiem, nie było tak tutaj, tak? Chociaż Latan tak, wiesz, on odszedł z pompy, to nie szło tam wybitnie, tak? Powiem tak, jeżeli Niku nie zrobił sobie implozji drużyny, bo bywało tak, co to gdzieś tak było, to ja nie jestem fanem tego ruchu. Według mnie mieli synergię, Niku jest niebezpiecznie umysłowo zawodnikiem. Jest psychopatą. Wielokrotnie widziałem go z nożem na lanach. I kiedy my prawie, że przegraliśmy jako Illuminar jakiś mecz w kwalifikacjach do V4, to moim zdaniem był Niku. Teleporty w jakichś dziwnych momentach. Czy możemy mu dać nagrodę najlepszego zawodnika lanowego w Polsce? Nie. Dam mu nagrodę psychopata League of Legends. I dla mnie Niku był elementem zero. On był jakimś nieudanym eksperymentem w jakimś laboratorium. I moim zdaniem z Rypsonem była niezła synergia i ta drużyna wyglądała dobrze dla mnie. Naprawdę ta drużyna wyglądała dobrze. Rypson za Inspired powiedział, że Mouse wyglądał lepiej z Inspiredem. Zgadzam się. Może i tak. Kasztelan w moich oczach stracił bardzo dużo w dwóch względach. Raz. Na koniec dnia wcale nie grał dobrze w Giants. Odpadli w play-inach. Moim zdaniem on zagrał w porządku, ale nic specjalnego. Ale finał Hiszpanii? No tam wiesz, mówiło się o tym słynnym 1 versus 9. Z jego oczywiście samego pojedynku nie wygrali, no ale no był dominującą. Może linią. Gdyby tam właśnie Ksyra zgrał na górnej linii, może udałoby się, tak? Ale w każdym razie, no ja uważam, że nie do końca tutaj... Może wtedy tak było, ale na EU Masters moim zdaniem Kasztelan zagrał przeciętnie. I to jest ten mniejszy nawet element. Czy jego skill jest lepszy czy gorszy niż Niku, to wiedzą chłopaki byli na screamach. Ja nie wiem, jak Niku wygląda poza oficjalnymi meczami. Gdzie moim zdaniem grał w porządku, a dla mnie najważniejszy jest ten element niebezpieczeństwa z jego strony. Ale co mi się najmniej podoba w wykonaniu Kasztelana, to jest, że jest pyszny. Jest pyszny jak nieszczęście i przepraszam mojego nieoficjalnego sponsora Guinnessa, ale Kasztelan w tym momencie jest zbyt pyszny. W Hiszpanii do dzisiaj słyszę o tym słynnym screamie, gdzie my w Illuminar przegraliśmy na Giants 0-5, gdzie to był nasz najgorszy dzień. No i kto o tym gadał? Mystic i Kasztelan. Non-stop. Tak? Pisali wszystkim na polskiej scenie rok temu, że wygrali na screamie 5-0 i Illuminar do Boba. Fajnie. Moje congratulations. I przed EU Masters ta cała drużyna, wszyscy gracze w Hiszpanii są jacyś niesamowicie pyszni i zbyt pewni siebie. Jak Aizbisto. Aizbisto by nadał się do Hiszpanii. I dlatego powiem. Ale myślisz, że teraz Aizbisto trochę pokory nabrał po tym wszystkim? Nie. Myślę, że on sam w swoim jądrze ciemności ma pokorę. Ale on publicznie udaje, że on jest kozakiem. Bo też pamiętam tą słynną reklamówkę, w której on dla Omena mówił o pewności siebie. Nie wiem, czy miałeś okazję. No super, jak 10 razy powtórzy pewność siebie jestem i pójdę do laski, siebie, to jestem bardziej pewny siebie, zagadam z nią w klubie, tak? Niż jak pójdę z bomby za pierwszym razem. Ale sam temat, który wybrał tutaj a propos tego, jakim jest zawodnikiem, charakterystyka, co sprawia, że jest silny, mówił o tej pewności siebie. No mógł powiedzieć, nie wiem, o wybitnych umiejętnościach mechanicznych, za które ceniła go polska sala. Ale wiesz co, im bardziej mówisz publicznie, jesteś pewny siebie, tym większe jest zagrożenie, że przychodzi mecz i jesteś tak zwanym chokerem, boła dusicielem. I wydaje mi się, że to samo może się wydarzyć w przypadku Kasztelana. No przecież ja grałem w Hiszpanii! Ja przychodzę do pompy, to jest tylko wzmocnienie. Wszyscy publicznie wypowiadają się, to jest tylko wzmocnienie pompy. Ja nie jestem przekonany. Indywidualnie poszedł poziom do góry pewnie, ale ta gra nie jest taka prosta. Ta gra, moim zdaniem, wystarczyło w pompie póki pentakile.
Indywidualnie póki ma wystarczające umiejętności, żeby tę drużynę nieść razem z Mystikiem. Silny duet. Moim zdaniem nie brakło indywidualności w dżungli na środkowej linii. Frederyku, tu stawiamy kropkę, tak jak ktoś kiedyś powiedział, Viewmasters do finału mogła dojść tylko drużyna z Pukim, takiej nie było. My natomiast przenieśmy się do krótkiego filmiku, który scharakteryzuje... Jeszcze nie mamy tego filmiku, dostałem informację na ucho, ale może go przygotujmy, może porozmawiajmy. Właśnie, już za chwilkę, moi drodzy, losowanie o godzinie 14, Worldsy, play-iny, no i ta faza zasadnicza, faza grupowa. W zasadzie Riot wyróżniał trzy fazy, czyli play-iny, faza grupowa i play-offy. A pamiętajmy, że europejska nasza drużyna G2 trafia do play-inów, jak również trzecia drużyna amerykańska, czyli nasza słynna Chmura 9. Chciałem zacząć do tego. Mogę tylko jedną rzecz powiedzieć? Mówiłem, że G2 wyjdzie z Gauntletu. Ja to czułem, bo za cicho było o nich i oni nie byli pyszni, bo wiedzieli, że tyle poprzegrywali. I wyszli z Gauntletu i ja coś tak czułem i dobrze obstawiłem. No, po raz kolejny jestem zadowolony, jeśli dobrze obstawiłem. Aha, ten filmik będzie na streamie, także będziemy musieli na niego poczekać. Dobra. Ale właśnie pogadajmy, bo o Europie nie było za dużo, o Gauntlecie w zasadzie nie mówiliśmy w ogóle. Dla nas Schalke to był taki... To była formalność. Umówmy się, przed Gauntletem. Ja myślałem, że Schalke wygra finał. To jest to, gdzie... O, mamy Jankosa. Mamy. Nie przewidziałem. Przechodźmy do tego powoli. Chyba nas jeszcze słychać. Niech mi tylko reżyserka powtórzy. Tak, możemy komentować. Jest i oczywiście Reckless. Fnatic. Zwycięstwo po raz kolejny, jeżeli chodzi o europejskie LCS-y. No, ta organizacja pokazuje, że tak naprawdę z roku na rok po prostu potrafią się utrzymać na najwyższym poziomie. No właśnie, oczywiście przypominamy, będzie trwało show, my raczej będziemy w tym czasie gadać nad tutaj naszymi kolegami, ale na filmikach myślę, że będziemy tutaj siedzieć cicho. Myślę, że mógłbyś go zdabinkować, a ja pchreka. Dobra, ja wolę być pchrekiem, bo jest już trochę łysiny, mi się powiem. Witam serdecznie, oczywiście kolejne losowanie. Co o tym pchrek sądzisz? Słuchaj, sądzę o tym nic, bo nie jestem sędzią. No powiedz coś jeszcze o tym. No okej, okay, w każdym strony. Razie, co możemy powiedzieć? Mistrzostwa Świata, może zaczniemy właśnie tutaj o tym. Okej. Okay. O, i to jest ten filmik. Lead you through some of the details of the competition. 24 teams will compete in up to 3 stages of world. Starting with the play-in stage, followed by the group stage, and concluding with the knockout stage. Play-in, which is taking place in Seoul, is where 12 teams will compete at this stage of the tournament. Earning a spot at the play-in stage are the top seeds from Brazil, the Commonwealth of Independent States, Japan, Latin America North, Latin America South, Oceania, Turkey, and Southeast Asia. Along with the number 3 seeds from China, Europe, North America, and the LMS. That pool will be divided between 4 groups, with 3 teams in each group. They will play a best of 1 double round robin in the play-in group stage, with the top 2 teams from each group advancing to the play-in knockout stage. There, the first and second seeds will be randomly paired together and will compete in a best of 5, with the 4 winners moving on to the group stage. The group stage takes us to Busan and will introduce 12 new teams. The 3 representatives from Korea, along with the top 2 seeds from China, Europe, North America, the LMS, and finally, the top seed from Vietnam, who earned this spot after their performance at the Midseason Invitational. These 16 teams will be split into 4 groups and compete in a best of 1 double round robin. The top 2 teams from each group will advance to the knockout stage, with the format switching to a best of 5. 24 of the best teams from around the world will enter, but only one can be champion. No i moi drodzy, mamy podstawowe informacje. Warto wskazać, że Wietnam został uhonorowany za wyniki w Midseason Invitational. Mają drugi koszyk. Co również warto powiedzieć... Tak, pierwsza drużyna niż tutaj się akurat dostała. W pierwszym koszyku mamy Koreę, mamy oczywiście Europę, mamy Tajwan i mamy Chiny, Ameryka. To chyba już tak dla zasady, dopiero w drugim koszyku. Nie no, oni nie wyszli z grupy na MSI, więc w związku z tym wyszło jak wyszło. Widzę, że dużo czatu się śmieje z Wietnamu. Wietnam, czy wiecie, że z tego co pamiętam, to jest drugi albo trzeci najwięcej grających osób na serwerze? Okay, dobrze, to są rozpoczynamy, tak? Rozpoczynamy losowanie, jest i Flame na naszych ekranach. Są play-iny czy główny turniej? Zaraz się dowiemy. Play-iny, bo mamy EDG. EDG. Tak, czyli trzecia drużyna z Chin.
bardzo legendarna drużyna i tym razem wyszła z trzeciego miejsca, mimo wszystko niespodziewanie. Drużyna, która jest sponsorowana przez jednego z bogatszych ludzi w Chinach. Tam mówiło się historycznie o dziwnych zmianach, troszkę o takich... Czyli w grupie A. Tak. Trafiają do grupy A. Przypominamy, wszystkie najlepsze drużyny świata z tego pierwszego krzyżyka są teraz losowane do osobnych grup po kolei od A no do B. No i mamy oczywiście europejskie G2. Przepraszam, mówiłem o play-inach, Boże. Po kolei tutaj oczywiście to chyba się jeszcze nie zdarzy, ale przypomnę też w trakcie losowania tej grup już docelowego turnieju, dwie drużyny z tego samego regionu nie mogą trafić do jednej grupy, więc może się zdarzyć taka sytuacja, że zostaną wylosowani, będą wtedy przesuwani do kolejnej grupy. Tak, będziemy oczywiście monitorować tę sytuację, będziemy was informować na bieżąco. Dobra, mieliśmy G2. Także na razie nam to jeszcze tak naprawdę nic nie mówi, dopiero... Dobra, mamy gadać, jakie są te filmiki, czy nie w końcu, tak poważnie, do produkcji pytanie. Bo nie... Chcecie szok słuchać, czy chcecie nas? Nie, jak leci w tle, nie mówmy, Ryan, okay? Dobra. Dobra, okej, okay, czyli teraz tak, grupa C, co tu będzie wylosowane? No mamy, widzicie, tutaj z tyłu jeszcze zostało C9 i T-Rex z LMS-u. Dobra, okej, okay, C9, G-Rex. G-Rex. Ale to chodziło o T-Rexa! Ha, dinozaury! Dobra, okej, okay, Cloud9. North America's most Cinderella run to date. Cloud9 climbed from last place all the way to the summer finals after a season of roster shuffles. Only after cracking the code of a 7-man roster did the team's erratic style translate into win after win, leading them all the way to the regional qualifier finals, where they 3-0 swept TSM and booked their trip to yet another world's appearance. Dzisiaj widzieliśmy na ekranach duet koreańskich trenerów. Rapid Star dołączył przecież do Cloud9. Ostatnia nadzieja Ameryki, czyli Cloud9, jedyna w zasadzie drużyna, która osiągała jakiekolwiek sukcesy. A, ja myślałem, że mówisz o T-Rex. T-Rex, przypominamy, dinozaury wracają. Jedyna nadzieja, bo dinozaury były też w Ameryce, nie? Ej, gdzie były dinozaury? Oczywiście T-Rex, G-Rex z Tajwanu. Tak, tutaj chyba nie ma filmiku. Tak, zrozumiano, czyli nic nie jest mówione, bo ta drużyna dopiero niedawno się dostała, dosłownie na dniach, więc chyba tutaj nie zdążyło Ryan przygotować. Stitch, tutaj moim zdaniem ważny, gracz koreański, który przecież był, grał w lidze koreańskiej, Stitch, więc no tutaj jego należy wyróżnić. Ale dopiero, no mówię, niedawno się dostali. Okej, okay, mamy tutaj nic kontrowersyjnego, nie mogło się wydarzyć. Mieliśmy rozlosowane wszystkie drużyny do play-inów. Przypominamy, tu są trzy koszyki, raczej po trzy drużyny w każdej grupie będzie tak, tutaj. Tak. Podczas play-inów. Ale trzy koszyki to również, prawda, teraz czekają nas zespoły z Turcji, z Brazylii, z Ameryki Łacińskiej Północnej oraz z Rosji. No i Rosję na pewno najbardziej będziecie kojarzyli. Gambit, Diamond Prox, Edward. Tak, ale też PvP Steyos zdobył ostatnio. Mają nowego AD Carry. No dobrze, zobaczmy. Okej, okay, to jest... O Jezus. Infinity tak. Esports z Ameryki Łacińskiej Północnej. Tak. I to jest ciekawe, bo zawsze Lion, kojarzycie drużynę Lion, gdzie grał przecież Karol Słonka? To oni często byli reprezentantami. Z Meksyku drużyna. Tak. Jeżeli mówimy o drużynie Karola Słonka. No, zobaczmy. Writing a new chapter in the LLN history, Peruvian leader Arce and rookie of the year Renew earned the team its most desired prize, the opportunity to represent the LLN at Worlds. Znaczy, widzicie, tam była niespodzianka, zawsze był inny reprezentant, więc mamy tutaj nowych, widzieliście, jak się cieszyli. Dobra, no to nie jest wiem, dobra, czy nawet bym nie powiedział, że jeden ze słabszych wyborów, bo mamy tutaj oczywiście mocnych reprezentantów Turcji, Brazylii. Okej, okay, Turcja, Supermassive, była drużyna Hatsiego, w tym sezonie była akurat w Dark Passage, ale proszę bardzo, zobaczmy, w grupie B, Supermassive. No to nie jest najłatwiejszy przeciwnik. TCL finalist Patricia here, Supermassive, finds their first world's appearance after breaking their curse and winning the team's first Turkish Grand Finals. The same squad from this year's MSI arrives at the play-in stage with high aspirations as GBM and Snowflower look to perform on home soil. Znaczy, przypominajmy, mają tutaj koreańskiego znanego zawodnika Ganked by Mom, który gra na środkowej linii. I jeden z ciężkich przeciwników dla G2, bo albo Gambit, tak, albo właśnie Supermassive mogliby teoretycznie być tutaj zagrożeniem. Mamy Kaboom! Kaboom, słynny zespół, który zapisał się na pewno na kartach Worldsów, eliminując Alliance chyba wtedy. Dominating the CB law all year long, Kaboom Esports becomes the first Brazilian team to represent the region twice on the world stage. With stars like Titan and Team Kato, the team's organized and disciplined style aims to exceed the glory of Kaboom's last Worlds appearance, where their epic upset over Alliance in 2014 shook the big stage. Mega mi się podoba, że wreszcie Brazylijczycy przestali ściągać się koreańskich zawodników i po prostu skupili się na swoich. No i sami pięciu Brazylijczyków w Kaboom teraz. Jak już mamy trzy wylosowane zespoły, to pozostaje nam Gambit.
No i na pewno w serduszku u nas w Polsce gdzieś tam wzmocni ono zabije przy okazji tego tej drużyny. Gambit Esports returns to Worlds with some of the most internationally experienced players in the LCL. Diamond Prox, PvP Stayhost and Kira all return with calculated fury that has them prepared to face any opponent they encounter. I teraz tak, to może być mega ciekawy mecz, bo w LMS-ie od początku do końca bywało tak, że Flash Wolves to jest jakiś tier 1 i reszta drużyny tier 2. HQ, tutaj jest nazwa, która na pewno będzie wam brakować na mistrzostwach świata, nie dostali się. Z drugiego miejsca wyszło MAD, nie MAD Lions, i z trzeciego miejsca właśnie G-Rex. I to jest bardzo ciekawy pojedynek dla mnie, Gambit przeciwko G-Rex, bo oba są na G. Fryderyku, ale co do jeszcze nie, Gambit. Moim zdaniem może to być wyrównane poziom. Totalna porażka rok temu przy okazji światowych finałów i play-inów. No, na pewno mają fajną okazję, żeby się odkuć. Okej, okay, zobaczmy. Dire Wolves z Oceanii. Tak, no oczywiście klasyczny reprezentant Oceanii, pamiętajmy o tym. Dire Wolves team of big personalities return to the international stage after their fourth consecutive OPL title. The braggadocious bunch of King, Shurnfire and Triple return with new top laner Bio Panther, with the ultimate goal of bringing pride to the whole of Oceania. Dobra, no po Oceanii. Mamy uzupełnioną grupę A. To jest dość łatwa grupa dla IDG na ten moment. No nie, no IDG zdecydowanie. Zresztą, która grupa nie byłaby dla nich łatwa, to już przypominamy. Okej, zobaczmy teraz, co tutaj. Do grupy B. Ascension. No dobrze, czyli to jest ten CA Reigns. Southeast Asia. Tak, tak. Wiecie co, tam bywają niebezpieczne drużyny. Changes to Southeast Asia's competitive format. Ascension Gaming continue their dominance after welcoming Russian AD carry Nyxa and moving former bot laner Lloyd to the jungle position. With an improved roster and more refinement to their aggressive playstyle, Ascension Gaming have their eyes fixed on victory every leg of the tournament. No to poczekajcie, zobaczcie, bo mogliśmy trafić jako G2, albo mogliśmy trafić Dire Wolves. Moim zdaniem był łatwiejszy niż Ascension. To jest trudna grupa, patrząc na jakby pozostałych przeciwników. Ja nie mówię, że oni sobie nie poradzą, ale na pewno nie można nikogo... Jeszcze tutaj na Japończyków należałoby uważać, moim zdaniem. Detonation Focus tak, tutaj z dwoma koreańcami w składzie. I to jest znany gracz jak Ceros, na pewno kojarzycie tego gościa. Up until this point, Detonation Focus Me was notorious for earning first in the LJL regular season, only to come up short in the playoffs. In their fourth successive finals appearance, Detonation Focus Me finally earns their LJL championship, and with it, they're excited to represent Japan in their first world championship. Okej, dobra, super. I bez Roberta Bilskiego, ale pozostaje nam Chaos Latin Gamers. Ostatnia drużyna z trzeciego koszyka trafia do grupy D. Wiecie co, ja akurat właśnie uważam, że jedyne co mogło G2 gorzej trafić, no właśnie, to według mnie Japończyków trzeciego koszyka. Bo wydaje się mimo wszystko, że tutaj Turcja jest najmocniejszą drużyną z koszyka drugiego. Albo Rosja, albo Turcja. Tu może być bardzo blisko. Pamiętajmy, ważne i w Rosji, i w Turcji jest to, że zawodnicy i z tej strony grają na serwerze zachodnim. Czyli znają się z tego samego serwera. No i proszę bardzo, tak wyglądają nam grupy fazy. Podsumowanie. Oczywiście mamy na naszych ekranach wszystkich grup. Bo dwie drużyny wychodzą z tych grup i będą ze sobą potem grały mecz zwycięstwa i z tych wszystkich drużyn tutaj, po tym meczu zwycięstwa, gdzie po prostu przegrana odpada, będziemy mieli cztery drużyny, które przechodzą do fazy głównego turnieju. Tak, i będą wtedy oczywiście w trzecim koszyku, to jest dość naturalne, tylko pamiętajmy, no dla G2 planem minimum na pewno jest tutaj pierwsze miejsce, bo mogą trafić, tutaj będą losowo dostosowani ci inni przeciwnicy, mogą trafić na EDG, mogą trafić na Cloud9, no nie chcieliby na pewno, szczególnie na tych pierwszych, więc tylko zwycięstwo, a grupa, tak jak mówiliśmy, nie jest łatwa, no ale lepiej mieć trudną grupę w play-inach, niż później trafić do grupy śmierci już w fazie grupowej. No dobrze, ale szansa dla Gambit według mnie. Moim zdaniem Gambit może postarać się, wiesz, tutaj w tej grupie swojej wyjść nawet z pierwszego miejsca. Nie urasta na pewno do roli faworyta, ale to jest szansa na odkucie się względem poprzedniego sezonu. Mówimy oczywiście tutaj w kontekście naszych takich europejskich upodobań i tak dalej, bo na pewno to będzie zdecydowanie bliższe. EDG bez dwóch zdań, nie jest to najtrudniejsza grupa, powiedziałbym, że grupa... Czyli tak, z pierwszej grupy, powiedzmy EDG, na drugim miejscu, no Dire Wolves nie, czyli zostało nam kto? Jeszcze raz, kto tam wyszedł po tym drugim? Kabum? Kabum chyba.
Tak? Chyba tak. W grupie B, czyli tam, gdzie G2, mieliśmy G2, tu. Mieliśmy Supermassive i mieliśmy nie Japończyków, tylko... Team Ascension. Tak, Team Ascension. No nie no, G2 też powinien być z pierwszego miejsca, no nie oszukujmy się, tak? No w grupie C spodziewamy, czyli w grupie A spodziewałem się EDG zdecydowanie, tak. I to łatwo. Z drugiego miejsca myślę, że tutaj no koszyk numer dwa, myślę, że tutaj też Kabum sobie poradzi. Oceania, no nie no, słabo tutaj z Oceanią. Nie, problem dla Oceanii jest też tak, że oni tak naprawdę nie mają gdzie grać. Infinity było w A, poprawka. Infinity. Okej, okay, w A, no, ale to dużo moim zdaniem nie zmienia, tak? Problem... Znaczy to zmienia w tym kontekście, że wydaje się, że jeszcze jest to łatwiejszy przeciwnik mimo wszystko niż brazylijska ekipa. Mamy to oczywiście na naszych ekranach. Grupa C, Cloud9, Kaboom oraz Destination FM z Japonii. No i tutaj Cloud9 na pewno łatwiej ma, ale mimo wszystko też wiemy, że Ameryka potrafi płatać figle, więc warto by było tutaj uważać. No i grupa D, G-Rex. To jest najciekawsza grupa. I Chaos Latin Gamers. To jest najciekawsza grupa i ja bym chciał, żeby Gambit wyszło z pierwszego miejsca tutaj. Chciałbym bardzo zobaczyć Rosjanów w fazie głównej turnieju. Tak, tak, na pewno Rosjanie tutaj, ale to losowanie im troszkę tutaj się przyfarciło. No. Myślę, tak. Że też nie potknie się noga tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o G2. Dziwne by było, gdyby te zespoły w grupie A, B i C nie zajęły pierwszego miejsca. Mam tu na myśli oczywiście EDG, G2 oraz Cloud9. No, na pewno grupa też jest... krwi. Tutaj czat nam podpowiada, jeżeli chodzi o grupę D. Macie rację. Ale nie no, myślę, że tutaj, no i w sumie jest to najciekawsza grupa, no, no ja myślę, że ma szansę, okej, okay, problem jest taki, że historycznie LMS było bardzo silnym regionem, tylko należy to zawsze brać w kontekście tego, że jednak znowu Flash Wolves 3-0 wygrywa w finale, to zawsze było Flash Wolves, które dawało nam mylne wrażenie, że to jest niesamowity region, tak? I troszkę nas rozczarowali zawsze. Ja tutaj jeszcze sobie wynotowałem, a propos całości Worldsów, od 5 sezonów nieprzerwanie wygrywa nam Korea, bo było pytanie, gdzie jest Korea? Korea nie gra Worldsów. Oczywiście tak. Oni zapewnione miejsce już w fazie grupowej. Od 3 sezonów mamy finały koreańsko-koreańskie. W ostatnim sezonie mieliśmy w półfinałach 2 drużyny chińskie i 2 drużyny koreańskie. Absolutna dominacja, nie ma tutaj dwóch zdań. Czy ten sezon może coś zmienić w tej perspektywie? Czy Europa ma szansę? Europa? A, nie, myślałem, że mówisz o Chinach. Mówisz, czy ten sezon coś zmieni, że Korea nie wygra, bo będzie koreańsko-koreańsko. Nie no, oczywiście to jest ten sezon, w którym każdy czeka na wielką walkę RNG, ale też nie zapominajmy o IG, przeciwko Korei, tak? Europa, no nie wiem, no. Jest mamy, Fnatic. Mamy Wietnam, mamy Chiny. Jest kilka regionów, które mogą zagrozić. Na pewno w tym wszystkim najbardziej blado wypada Ameryka, bo już na samym starcie wszyscy ich przekreślają. Tylko Team Liquid tam zostaje, a reszta drużyn po prostu sobie. Chociaż Cloud9 jest kreatywne. 100 Thieves, no nie no. Cloud9 wierzymy raczej historycznie jako organizacja, że oni mogą coś podziałać. 100 Thieves, wiesz co, ja bym był naprawdę zaskoczony, gdyby cokolwiek oni ugrali. Ja myślę, że oni mogą spokojnie przegrać każdy mecz w grupie. Że to będzie ich osiągnięcie. No oczywiście, niedługo zaczynamy losowanie głównego fazy turnieju, jeżeli chodzi o grupowe. I przypominamy, jak to będzie tutaj wyglądało. Mamy koszyk numer jeden, w którym jest numer jeden Korea, KT, w którym mamy numer jeden Ameryka, tak? Przepraszam, Europa, czyli Fnatic, mamy numer jeden, co mi jeszcze zabrakło, Chiny, czyli RNG. I Tajwan. Zabrakło? Tak, i Tajwan. Flash Wolves. Flash Wolves, RNG, KT oraz Fnatic. A? I do grupy A trafia Flash Wolves. Okay. Kikis opowiadał o tym oczywiście przed samym losowaniem, że to byłby najwygodniejszy przeciwnik. Wiadomo, z Fnatic do grupy nie mogą trafić. A czy KT czy RNG? No Flash Wolves won their sixth LMS championship in a row without racking up a single loss. High tempo early games and rapid rotations earned Betty, Sordar and Maple another consecutive Worlds appearance as the hopes of the LMS region rest on their shoulders. To jest takie Illuminar w Tajwanie. Nie zapominajmy, to nie jest tylko to, że oni wygrywają bez straty map. Tak? By far. 3-0 w finale, ale też przez większość przecież sezonu, jak to wyglądało. Dobra, zobaczmy. Do grupy B kto trafia? RNG. Potentat. Chińska ekipa do grupy B. After 6 consecutive domestic finals appearances, Royal Never Give Up enters this tournament with 2 championships, 2 international titles and looking to complete their golden road through Worlds to obtain the triple crown. Zobaczmy, grupa C, czy Fnatic
czy Katie Ronster. No oczywiście tutaj fajne, fajne są te koszyki, bo jednak wyobraź sobie, że trafiasz w grupach, wiesz, taką mordęgę, że wychodzą ci drużyny, które miałyby nie wyjść. A nie myślałeś w ogóle, żeby jakkolwiek zmienić te systemy, na przykład no i system szwajcarski w CS-ie się przyjął na majorach? Ale wiesz co, widzowie LoL-a to debile. Oni by nie ogarnęli tego, nie oszukujmy się. ...into the World Championship after banishing the cloud looming over the Super Team's creation. By winning the 2018 LCK Summer Split, KT Rolster welcomes back the likes of Deft, Smeb, and Mata to the world stage. With all doubt discarded, KT have their sights set on taking the title on home soil. KT, dobra. Tutaj Tomek pewnie już mocno ucieszony, grupa C, jego ulubiona już z miejsca. Tak? Dlaczego? Aha, do racji, myślałem, że on zawsze lubił. Dobra, Fnatic oczywiste to było, że trafią nam do grupy D. Tak jest i oczywiście nasza europejska duma, grupa D. Jak gdy... After winning their 7th EU LCS title, the EU Titans Fnatic have their eyes set on international success and improving on last year's quarterfinal. Superstar AD Carry Reckless is back on form, and alongside the summer MVP Caps, he is the carry power Fnatic need to get to the top. This roster has dominated the region in 2018, and with the EU powerhouse looking to repeat the successes of their past, Fnatic is a team to watch at the World Championship. Team to watch at the World Championship. Da jak duma, o to mi oczywiście chodziło. Dla mnie jest to watch, mimo wszystko może jestem ignorantem, ale ten tatuaż Reklesa wygląda jak falafel. Nie mogę inaczej tego przeczytać. Falafel? No falafel mam tu na lewej ręce, więc no dobra, w każdym razie. Wiesz co, to mi się kojarzy z takimi tatuażami. Ja, dla mnie najważniejsze w naszym jest Reklesa. Szacunek u ludzi ulicy, pamiętasz taki nieudany... Szacunek u ludzi ulicy, falafel. No, taki nieudany tatuaż. Bo je się falafel na ulicy. Dobra, w każdym razie, zobaczmy. Pula numer dwa. Jest ciekawie, do grupy A, aha, proszę bardzo, Afrika Freaks z Korei, wow, z punktów. No i mamy z miejsca ciekawą grupę. Tajwan, Korea. I wiesz, problem jest taki, że zawsze tak było, że nikt chciał trafiać do Koreańców. The Afrika Freaks finally earned their spot on the world stage after fine-tuning a roster of explosive individuals. Whether it's through their superstar top laner Keen or Kramer in the bot lane, the Freaks are poised to make a splash on the international stage with their carry-heavy lineups. Że marzenie Kikisa o trafieniu do grupy z Flash Wolves już się nie spełni. Może lepiej trafić do RNG i na przykład średniaków potem. Zobaczmy, do grupy B kto trafia? To nie wygląda jak Vitality. Gen G. Proszę bardzo. Czyli ex-Samsung Galaxy dla nas. Czyli informacja. Powiem tak, grupa A, grupa B, mocne uderzenie od razu. Tu lepiej nie trafić, jeżeli jeszcze Vitality. Despite their fifth place finish in the LCK Summer Playoffs, defending champions Gen G, formerly Samsung Galaxy, made their way through the Korean gauntlet to step onto the world stage. In a run eerily reminiscent of their 2017 gauntlet run, Gen G knocked out favorites after favorites, abolishing the world's dreams of SK Telecom, Griffin, and finally Kingzone Dragon X to secure Korea's third seed at Worlds, with no intent of giving up their title as world champions. Dobra, zobaczmy. Okej, teraz tak. Ja uważam teraz, że należy jako Vitality unikać grupy A i B. Lepiej trafić do C, wiesz, gdzie masz KT Rolster, na nich przegrasz, wiesz, szybko do domu, ale potem wygrywasz na resztę. MAD, czyli druga drużyna z LMS. Z Tajwanu, tak. Tak, przegrali na Flashu 0-3. To by była dobra grupa. Liczymy na grupę C dla Vitality. LMS. Marked by their continued growth and high-paced jungling from Kong Yu. Coach Green Tea expects the team's constant improvement to be a huge strength on the international stage. Przypominamy. Dlaczego Fryderyk mówi, żeby trafić do tej grupy? Wolisz mieć jednego mocnego przeciwnika? Ta. I jednego na twoim poziomie niż tak jak w grupie A. Żeby wyjść z grupy, nie oszukujmy się, dla Vitality celem optymalnym jest wyjść z grupy. No i dla Fnatic nic lepszego nie mogło się wydarzyć, moi drodzy. 100 Thieves. Prezencik! Nie oszukujmy się. In their first year of existence, 100 Thieves bursted onto the scene with enough swagger to earn themselves North America's number two seed. Led by all-stars Someday and Afromu, 100 Thieves aim to stretch teams across the map and pull off the greatest heist, no matter the cost. Żeby się nie skończył jak z TSM rok temu. Też mieli podobno najłatwiejszą grupę na świecie. Przypominamy, zgodnie z zasadami nie może być dwóch regionów w jednym miejscu, czyli na przykład Vitality, jeżeli trafi do grupy D, to będzie przypisane do innej grupy. Mhm. No i co tutaj mamy? Do grupy A, z drugiego koszyka znowu. Okej, czyli to jest reprezentant z Wietnamu, proszę tak państwa. Jest. To jest reprezentant Wietnamu. Rong...
VU Buffalo. Nowell and Big Coro win another VCS championship with the help of star top laner Zeros. Phong Vu Buffalo represent Vietnam hungry to prove they're a threat with eyes locked on a deep world run. Na szczęście Vitality... Teraz byleby nie Vitality do grupy B, jesteśmy tak, w domu, bo tak. Muszą wtedy być w grupie C. Jeżeli tak. Teraz nie będzie wylosowane Vitality, to Vitality musi być w grupie C, nie Vitality! To nie jest chyba Vitality, zbyt czerwono jest tutaj. A nie... Nie! Dlaczego? Siadaj, Fryderyku. Mateuszu, zawiedliśmy was! Attila, Jack Troll and Jizuke made their entrance to the EU LCS. And what a season it's been for them. Alongside the veterans of Kikis and Kabochar, they have led Vitality to their first ever World Championship, looking to make a name for themselves on the international stage. While the newcomers come in as underdogs, they have continuously defied expectations in the EU LCS, and their explosive playstyle is a powerful weapon at the World Championship. Dobra, no, no będę w domu, no już nie ma co oglądać. No na razie. Dobra, okej, okay, zobaczmy co będzie dalej. No, do grupy C, to jest grupa życia. Team Liquid! No! Akurat Team Liquid, dobra wiadomość dla nich. Przyfarciło się troszkę. Mogliby powalczyć. Tak. Czyli jest, Riot jest z NA i muszą mieć drużynę w ćwierćfinałach z Ameryki. NALCS history to earn back-to-back championships. Team Liquid's big bets in the off-season of 2017 translated to earning their first world's berth in the team's history. The number one seed uses its star-studded roster to play around NALCS MVP Doublelift in the bot lane, whose team aims to achieve a historical run for North America. Wiesz co jest najgorsze, że G2 w takim razie musi być w grupie A albo B, jeżeli nawet wyjdzie z play-inów. Co cały czas nie ułatwia im sprawy, no i oczywiście chiński zespół. No, to jest pretendentem do pierwszego miejsca w grupie D. No mimo wszystko dla mnie IG jest lepszy niż Fnatic na papierze. Top 1 i 2 wychodzi. Invictus Gaming enters the tournament with back-to-back spring and summer MVP rookie and the Lane Kingdom of the LPL, looking once again to crush on an international stage. Pierwszy plus... Nie no, poczekaj, chat ma rację, przecież nie mogą do B trafić, bo Vitality tam fiło. G2 może trafić do C jeszcze. Jeszcze Jankos może trafić na tą łapką grupę. Dobrze, dobrze, no właśnie. Chat 200 IQ, Fryderyk troszkę gorzej. Ale no grupa grafikę. A na pewno z miejsca staje się grupą śmierci, bym powiedział. Grupa B oczywiście nieciekawa dla zawodników europejskich, również warto uwagi. Grupa C, w której może się prześliznąć Team Liquid. Tu jest pewno... walka o drugie miejsce w tej grupie, tak, zdecydowanie. Tak. No i do tego może dołączyć G2, pamiętajmy cały czas o tym, więc jest fajna szansa. No i grupa D. Na pewno tier niżej stawiamy 100 Thieves, ale i Fnatic, i Invictus mogą tutaj powalczyć o miejsce numer 1, więc dla pierwszego miejsca europejskiego na pewno jest to udane losowanie. No dobrze, w każdym razie, no trochę szkoda nam Vitality, było blisko, była 33% szansy, żeby w tym wylosować akurat Vitality, no niestety, no. Powiedzmy statystyka troszkę, była z nami, ale jednak. No. Powiedzmy troszkę o Genji, bo ich droga powrotu tak naprawdę, żeby mieć szansę w ogóle obronić tytuł, była naprawdę taka przez mękę. 3-2 kontra SKT. Później mieli kolejne 3-2 na, przypomnij mi, Fryderyku. Jeszcze raz, co? 3-2 w drugim. Potem grali na Griffin, 3-2. Tak jest, na Griffin. Tak. I później 3-0 na Kingson. Nie, ja uważam, że Genji jest większym zagrożeniem niż Afryka na przykład. Niż Katie pewnie nie, ale niż Afryka uważam, że tak. Myślę, że właśnie zawsze byłem fanem tego, że na turniejach drużyny, które mają ciężko na początku, się hartują. I Genji jest zahartowane przez swojego Gauntleta. To jest taka drużyna turniejowa, mam wrażenie. Po prostu. No, zresztą mają ten instynkt zwycięzcy, mają ten instynkt tutaj tego zdobywcy trofeum. A czy te grupy nam wiele mówią na ten moment? Na pewno jesteśmy poniekąd zadowoleni mówią. Z tego. Polacy, nic się nie stało, nic się nie stało. No tak, na pewno... Dla nas grupa to nie ma. Na pewno Polacy nie trafili tutaj szczęśliwy, bo i G2 w play-inach dość ciężka grupa, ale tak jak mówimy, jest szansa na grupę C, wtedy realnie mogą wyjść do ćwierćfinałów. Za to Vitality. Słuchaj, ale z drugiej strony, wiesz co? Co ma moim zdaniem Europa? Nadzieje Europy na tym turnieju zaskoczyć, bo zawsze tak było. Vitality to są wariaci.
bardzo ważne będzie urwać dla nich jedną mapę na RNG albo na tych, Jezus. Kto tam jest z Korei jeszcze raz? Genji. I wiesz co? Na Genji nie ma szans. Na RNG. RNG jest najlepszą najprawdopodobniej indywidualnie drużyną na świecie. Ale są gry, w których RNG po prostu się nie udaje. Przypominam czwartą grę w finale RNG przeciwko Invictus Gaming, gdzie 2-0 wygrywa RNG. Nagle jedna mapa, no dobra, tam niesamowite ukradnięcie Barona, po prostu niesamowite ze strony IG. I czwarta gra RNG wygląda zupełnie pogubione. Jeżeli Vitality by trafiło, wiesz, wzięli tego Dravena, nie? Byłaby gra, w której RNG by nie siadło i by udało się urwać jedną mapę, kto wie? Kto wie? Czy tutaj powinni grać tak, pod tak zwane oro, żeby troszkę tak, uważam, na momentum? Tak, uważam, że powinni zagrać coś niestandardowego. Bo ja nie widzę inaczej, żeby Jizuke, ja nie widzę, żeby Jizuke wziął klasyczną postać z mety i potrafili to ugrać. Po prostu poziom indywidualności na środkowej linii jest za duży dla Jizuke tutaj. No. Chociaż Crown, bo Crown jeden na jeden nie. Crown jeden na jeden nie, ale Crown plus Ambition albo Haru, dobrze pamiętam. Kontrola linii, wiesz, tak naprawdę w szeroki champion pool, no Korea tym się charakteryzuje. Ciężko tu będzie, wiesz, no, nie wiem, musimy zobaczyć, co byś chciał, asasynów na środkowej linii? Wiesz co, tak. Ja nawet uważam, a go Z, wiesz, czemu nie? Wiesz, no historycznie, kiedy Europa potrafiła ugrywać PKZ. Tak, ale myślisz, że to jest ta mentalność? Bo wiesz, Febiven, jak jeszcze grywał tutaj oczywiście na europejskim podwórku, wiedziałem, że mógłby czymś takim się pochwalić. Caps, oczywiście. Czy Jizuke psychicznie jest na tyle w stanie wziąć na siebie ciężar? No to jest dobre pytanie. Bo czasami on, wiesz, chował się trochę pod płaszczem na przykład Galio, przepychał linię, szukał po prostu okazji i stracił w creepach. Bał się siedzieć na środkowej linii. To jest, tak, to tak. Jest moja historia playoffów w Vitality. I właśnie to było już na europejskim podwórku, a tutaj stanie naprzeciw najlepszym zawodnikom na świecie. No powiedziałbym jeszcze tak, pamiętajmy, mamy jeszcze G2 i mamy Jankosa w G2, którzy będą grali w tej pierwszej fazie, w tej fazie play-in. Ona odbędzie się jako pierwsza, odbędzie się tutaj od 1 października już. Startujemy 1 października. Tak. I będzie ile? 4 dni od poniedziałku do czwartku, potem chyba dzień przerwy i w weekend będą już te finałowe drużyny. I jeżeli chodzi o G2, tutaj w grupie B, spokojnie do wyjścia z pierwszego miejsca, spokojnie da się wejść do głównego turnieju. I wtedy, przypominamy, w niedzielę, to będzie 8 chyba, czy 7. Dolosowujemy tą pozostałą czwórkę. Tak. I wtedy będzie dolosowany, więc jeszcze nie wiemy, gdzie trafi konkretna drużyna z play-inów. Ale teraz tak, wiem, że G2 nie może trafić do D i nie może trafić do B. 50% szansy, żeby trafić do C. Nie może też trafić do A, bo wtedy, wiesz, też krzyż na drogę. No, trochę. Ja szczerze naprawdę uważam, że Wietnam nie jest złym regionem. Akurat pechowo bardzo dla Wietnamu, że trafię do takiej grupy, ale dla mnie takie G2 niekoniecznie by grało na Wietnam. Wiesz co, mówimy tak o Europie, a spójrz z drugiej strony, jaką ciężką sytuację ma w tym momencie Cloud9. Bo nie trafią ani do C, ani do D. Pozostaje no, grupa C, A i B. Nie mogą, dlaczego nie mogą do D? No bo mamy tam 100 Thieves. A no tak. No dobra, no wiesz, no. Było moim zdaniem C9 jest właśnie idealną drużyną, żeby utrudnić. Mhm. Czyli, że oni nie wyjdą z grupy, ale ja uważam, że C9 jest w stanie spokojnie urwać mapę jakiejś lepszej ekipie. Dobra, ale mamy też EDG, czyli zespół, który z miejsca może być zagrożeniem w jakiejkolwiek grupie. EDG do Vitality! Do grupy B. Nie, nie mogą, mamy RNG. A no tak. I gdzie mamy jeszcze pozostałą chińską ekipę? Czyli jeszcze raz, do grupy B może trafić C9, nie może trafić G2 i może trafić na przykład nie czwarta może drużyna z play-inów. I nie może EDG. No, czyli Vitality dostanie albo Cloud9, albo mogą dostać coś a la... EDG nie może trafić do grupy D również. Tutaj albo Gambit. To by było ok dla Vitality, na przykład takie Gambit albo Cloud9. Do ugrania. Czyli... Tylko no co z tego? No widzę problem. No widzę problem po prostu na to. Ale wyobraź... RNG, GenG, no nie wiem. No. Wyobraź sobie grupa A i tam jeszcze trafia EDG. No, to jest grupa A, na razie jest grupą, gdzie nie wiadomo totalnie, gdzie kto może wyjść z tego. Bo możesz miejsca. Powiedzieć, że w grupie B mamy dwóch faworytów. Tak. W grupie C KT i walka o drugie miejsce. KT daj Boże G2. Tak. I w grupie D Fnatic i IG. Tak, to są te dwa topowe zespoły. A co do nich dokoptujemy? No właśnie, na pewno nie Chiny,
w sensie nie EDG, więc tutaj tak czy siak ta rozkład sił raczej nie powinien się zmienić, jeżeli chodzi o tą grupę. No dobra, no to co, znamy już losowanko, myślę, że fajny znamy losowanko. Na pewno możecie swoje opinie wyrażać również pod tym odcinkiem na YouTubie Wedziego. Postaramy się tu wrzucić. Chyba na mojej grupie możecie wyrazić opinię. Koziołki Wedziego. Zapraszam. No. Dobra. Moi drodzy, postaramy się dzisiaj to losowanie wrzucić, żeby każdy mógł być na bieżąco, bo rzeczywiście tutaj wiele cennych informacji. Obserwujcie nas. Worlds wracają do Korei. Może to też czas trochę takich wielkich powrotów. Do zobaczenia za tydzień.